jest sobota i wyglądam fatalnie. Bo dopiero wstałam 23 grudnia. Przed Wigilią jesteśmy. Ja mam mega dużo rzeczy do zrobienia. Muszę sprawdzić łazienkę, garderobę, trochę pokój ogarnąć. Więc może być zabawnie i zrobić paznokcie. Kiedy to zrobię? Nie mam bladego pojęcia. Jest godzina już 12. Ja jeszcze muszę pojechać kupić jeden prezent. Więc może być naprawdę bajecznie i ciekawie. I działamy tym, bo dopiero wstałam i jestem cała spuchnięta. I jeszcze nie będę opowiadać, co tutaj się wydarzyło. Po prostu czekoladki Lindor nie pomagają i kalendarz adwentowy znowu z Lindora nie pomaga. Lecimy z tym. Dzięki Ula za prezent. Zajebisty. Pięknie sprzątnęłam. Nawet tą świeczkę odpaliłam, jak sprzątałam. No, powiem wam, ładnie. Dodatkowo malujemy się, bo idziemy. Malujemy się, bo jedziemy kupić resztę prezentów. Muszę kupić jeszcze szampon do włosów, jakąś odżywkę, maskę, bo. No nie mam. Muszę zrobić coś z moimi włosami, bo one mają już drugi dzień. Moje włosy bardzo szybko się przytłuszczają. Nie są przytłuszczone w sumie, aż nie są po prostu. Są mega zdrowe, dlatego tak się błyszczą i się tak sklejają. Ale ja tak nie lubię. Więc ja bym zrobiła coś, jakąś nową fryzurkę bym zrobiła. Więc zaraz ogarniemy, pomyślimy i zrobimy. Byłyśmy właśnie w Rossmanie i kupiłyśmy sobie rzeczy do włosów. No, to pienie. One są takie Travisowe, podobne. Znaczy, nie obliżam Travisom, ale są podobne. Jesteśmy w TK Maxie już po ostatni prezent naszej siostry ciotecznej. I kupiłem może bidon i świeczkę. Pierzynka dla Tobiego. Pierzynka. Sweter. Ja może kupię taki sweter dla Tobiasza. I myślisz, że on się zmieści? Yeah. Jakiś taki świąteczny może. Okej, okay, już jestem w domu i mam trochę problem z tym, że mój nowy telefon i teraz spadnie. Bluruje mi twarz i nie wiem, czemu tak jest. Chciałam to wyłączyć. Spróbować bynajmniej wyłączyć. Nie wiem. Próbowałam różnych przycisków. Średnio działają. I tak. I zaraz sobie odpalam Netflixa i będę pakować prezenty. Okej, okay, pierwszą rzeczą. Mam nadzieję, że. Jestem ciekawa, czy ona się to ogląda. Że ona lubi Wiedźmina. Z tego co kojarzę, co kiedyś mówiła, tak. Czy ja jestem pewna tego? Nie. To nie są kolejne czekoladki. Dodatkowe. Emilia zabrała bidon. Taki wielki, wielki bidon. Sobie jeszcze kupiły, ja kupiłam taki szampon. Mega ładne ma opakowanie. Pomyślałyśmy, że spróbujemy, bo nie miałyśmy jeszcze tych rzeczy z tej marki. Więc let's check. I taką bukankę z Only Bio. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Taki krem z ziej. To do zmywania makijażu. I odżywki potrzebowałam jakieś do moich włosów. Moje włosy są jak coś, to niskooporowate, są, przytłuszczają się bardzo szybko i są cienkie, proste. I tak. Też z Only Bio. And yay, that's it. I zabieram się za pakowanie prezentów. Fun fact szybki o mnie, że na przykład ja uwielbiam oglądać filmy wojenne lub o jakichś takich katastrofach. Yeah. I teraz na przykład zaczęłam oglądać sobie film na Netflixie, serial. Taki dokumentalny o II wojnie światowej. Yeah! Więc to jest dziwny fun fact o mnie. Tak. Dira. Tobie idzie nie za dobrze. Tak to wszystko mniej więcej wygląda. Tutaj są prezenty, tutaj też jest prezent.
Yeah, i to jest mój ulubiony kącik w moim pokoju, przysięgam. Uwielbiam go. W miarę tej ogranały, zobaczcie sobie, zobaczcie jak to wygląda. Yeah. Klimatycznie. No wyjeżdżam, jest trochę sprzątania jeszcze. Kolejną rzeczą, jaką robię przed świętami, dosłownie kilka godzin przed 24, są paznokcie. A paznokcie już nie robiłam bardzo długo sobie, bo ja zawsze sobie robię sama. Nauczyłam się sama wszystkiego, więc robię sobie sama. Nie są jakieś idealne, bo nie są kosmetyczką, ani nic. Nie miałam żadnych kursów. Na razie tak wyglądają, bo je przedłużam. Ogólnie moje naturalne były kiedyś bardzo długie, ale je postanowiłam, że je obetnę. Więc teraz sobie je przedłużamy. Na takich formach, tipsach. Później będziemy skracać i malować. A plus mam dużo wolnego teraz, nie będzie mnie 2 tygodnie tutaj w domu, bo już we wtorek wyjeżdżam. Wyjeżdżam do Warszawy najpierw i tydzień będę w Warszawie. A kolejny już nie w Polsce. Tak się jaram po prostu. Dobra, idziemy dalej, robimy dalej. Tak wygląda moje stanowisko. Uważam, że nice. I to moje na razie paznokcie. Fajne. Dzisiaj jest Wigilia. Ja już jestem gotowa. Nie patrzcie na tego palca po prostu. Jakby nie patrzcie. Wczoraj zrobiłam paznokcie. Tak wyglądają. Ale mi się podobają. Moja stylizacja. Zwyczajne. Spodnie i taki bluzka. I jest godzina jakaś 16. I ja idę sobie zrobić kawę. Ja mam 2 wigilie dzisiaj, czyli u mnie w domu i u babci. U mnie jest jedna babcia, a idziemy jeszcze do drugiej. I pokażę wam, jak ubrałam Tobiasza. On mnie za to znienawidził po prostu. Chociaż on się dobrze czuje, tak mi się wydaje. Nie wygląda, jakby przeszkadzało mu to. Pierwsze w życiu święta to bełka. Tobi. Prezent daj mi. Co to jest? Tobi! Patrz! Nowa zabawka! Trochę gejowa. Ty ma ten! Coś w środku! Pokaż co dostałam. Pokaż czym pójdę. Prezentuję. Włosy mi się zmieszczą? Nie wiem, raczej nie. Słuchaj. Pokaż sobie, co tam masz. Co masz? No, już to mogę stanąć w głowę. Nie, Ania, tu masz... W mojej nowej zabawce trochę jest gejowa, ale mu to nie przeszkadza ewidentnie. Jest już 25 i okazuje się jednak, że jadę jutro do Warszawy. Dzień świąt, wracam do domu. Drugiego domu. And yeah. That's all. Oceniam te święta na słabe. Hi, jest pierwszy dzień świąt i sorry, tak wyglądam, ale wstałam o 10 i szybka jazda, bo o 14 mam pociąg i trochę mój pokój jest rozwalony, jak można zobaczyć, bo no po prostu strasznie szybko śpieszę, bo wczoraj się o tym dowiedziałam, że o 14 jadę i nic nie miałam spakowanego, już mam wszystko, ale to walizko będzie ważyć chyba 1,5 tony, przysięgam, tam jest tyle rzeczy na 2 tygodnie, jakby no. I tutaj jeszcze sobie dałam wodę na podróż, wziąłam jakieś okulary, kosmetyczka, jeszcze muszę spakować, muszę się pomalować. To jest jeszcze jedna kosmetyczka, paszport, szczotka, wzięłam chyba 3 pary butów, takie, bo jest Sylwester, a ja wylatuję. Nie powiem gdzie jeszcze, zobaczycie na IG, więc możecie wpadać na Instagram. I nie wzięłam żadnej bluzy, bo już mi się nie zmieściła, więc wydaje mi się, że po prostu Kuba. Od Kuby sobie będę brała.
Tylko muszę wziąć jeszcze z Korchera bluzę. Tego sampla całego czarnego, bo się przyda. I już mam tylko 1,5 godziny chyba do wyjazdu. Bo o 13 muszę wyjechać, o 14 mam równo praktycznie pociąg. Jaram się bardzo. I bardzo chcę jechać. Jakby ja uwielbiam Warszawę. I jeszcze tam, gdzie lecimy, to nie byłam, więc się jaram. I będzie z tego vlog, gdzie lecimy. Więc czekajcie. Okej, ja idę się ogarniać szybko, bo już jest trochę mało czasu. Nie patrzcie na to, bo oczywiście ubrudziłam podkładem. Ja jadę. Idziemy właśnie, jeszcze musimy zajechać do banku, muszę płacić pieniądze po świętach. Na pociąg już mam na 14, a jest 13, więc let's go. Jeszcze jest moja walizka. Więc biorę tą walizkę, ona jest cała pełna. Nie wiem, czy wy widzicie. Ona się tak trochę wygina, dobra, nie widzicie tego. Całą walizkę, to jest całe zapakowane, moja torba jest cała zapakowana. Będzie ciężko, ale dam radę, bo jadę tam na 2 tygodnie. Najpierw do Warszawy, a później zobaczycie. Let's go. Dzień dobry, jemy sushi właśnie. Jo. Jesteśmy właśnie na jedzeniu w koszulkach. Państwo, jedziliśmy w kółko jakieś godzinę, żeby zaparkować na Starym Mieście, bo lądowaliśmy w koszulkach na jedzeniu. Przynajmniej smacznie. Przynajmniej dobre jedzenie nam poprawi humor. Exactly, więc idziemy jeść. Robimy test burgerów. Dzięki widzowie, że nas karmicie. Dzięki, dobre. To jest zajebiste. Pojadź, porównaj. Dobre, no. Tak, bardzo. Jest środa i ja właśnie jadę się spotkać z Melą, do Meli jadę. A on jedzie do Barbera. Fresh, new haircut. Nie patrzcie, że ja mam to tak brudne. Po prostu puder mi się tutaj w żaru i nie dam rady tego zmyć. Hi! Możesz się przywitać.